Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i po raz kolejny jesteśmy na naszym nowiusieńkim berserku na W52, dzień drugi tak naprawdę, dopiero co wróciłem do domu, jest godzina prawie 20, jestem lekko zmęczony, więc mogę być mniej powiedzmy dynamiczny na tym odcinku albo coś, no ale stwierdziłem, że nagram wam to, dlatego że jutro, czyli w niedzielę robię sobie totalną przerwę od nagrywania, bardzo dużo filmów ostatnio wlatuje, czasem nawet dwa dziennie, więc stwierdziłem, że z jeden dzień trzeba zrobić przerwy, a może nawet dwa, zobaczymy. W każdym razie, jak widzicie, jesteśmy na berserku, no i dzisiaj pociśniemy sobie dzień drugi, zobaczymy, co tu uda nam się pocisnąć. No, 27 level pierwszego dnia został wbity, nic tu jeszcze nie ruszałem, jakieś tam gemiki pozakładałem w ciągu dnia, jakieś tam pierdoły, ale nic więcej, tak więc no zobaczymy, nie? Tak jak mówię, nie jest to żaden tryhard, nie jest to nie wiadomo co, więc nie sugerujcie się, broń Boże, tym, jak ja tutaj gram, bo to jest raczej takie, żeby sobie poklikać for fun i zapomnieć za parę dni o tej postaci. Tak więc, tak jak mówię, totalnie nie bierzcie ze mnie przykładu, co ja tu będę robił, tylko po prostu sobie poklikamy jakieś lożki, jakieś levele powbijamy, zobaczymy, jak nam to pójdzie. No i na wstępie pamiętajcie oczywiście o zostawieniu kciuka w górę oraz subskrypcji z dzwoneczkiem, będzie mi bardzo, bardzo miło. Możecie wbijać na Discorda dla widzów, na Twitcha, możecie wbijać do pierwszego linku w opisie, tam jest link do gierki, możecie w niego kliknąć, to jest mój reflink. No i przypominam oczywiście o kodzie Neutral52, jak widzicie tutaj w opisie, jeżeli nie macie jeszcze 20 levela na W52, dopiero zaczynacie, albo nawet nie będziecie grać, tylko po prostu chcecie jakoś tam mnie wesprzeć, powiedzmy pokazać, że jesteście ode mnie, to możecie założyć sobie konto i użyć tego kodu. Jak widzicie, daje on 50 grzybków wierzchowca, 50%, czyli gryfosmoka, no i nieśmiertelkę. No i okej, możemy powolutku zaczynać. Wczoraj w ogóle jak oglądałem ten odcinek, to taki troszeczkę był samolubny według mnie, w sensie bardzo dużo wam tam mówiłem o tym kodzie, żebyście używali, takie pierdoły, troszeczkę pod mema, ale troszeczkę na serio. Więc teraz, żeby wyjść naprzeciw temu, pytam się was, jak wam generalnie idzie na tym serwerze, czy gracie, czy nie gracie, czy tylko sobie obserwujecie, jak ja tutaj gram, chwilowo, bo chwilowo, no ale gram. Dajcie znać, czy macie jakieś postacie, czy gracie, co generalnie robicie, chętnie sobie poczytam. No i okej, możemy powolutku zaczynać, tak jak mówię, dzień pierwszy skończył się z 27 levelem, mamy już wykupiony pakiet twierdzy, więc on nam wbił tak naprawdę cały level, mamy również klasera 41%. I dzisiaj w ogóle tego klasera nie nabijałem, w teorii bym pewnie mógł, ale to i tak jest niezły klaser, więc mi się nie chce, tak jak mówię, skoro i tak tu kończymy za parę dni, no to nie ma totalnie co wbijać tego klasera jakoś bardzo, coś tam się przy okazji wbije, tak jak mówię, nie ma totalnie co się napinać, no ale wy oczywiście, jeżeli to jest wasza postać, którą traktujecie na poważnie i będziecie grać na niej długo, to nie bierzcie ze mnie przykładu, tak jak już mówiłem. Dobra, mam jakieś gemiki tutaj pokopane, możemy sobie poszukać jakichś itemków z dziurą, żeby te gemiki założyć i myślę, że zaczniemy od klikania lochów, bo wczoraj zakończyliśmy w ogóle z takimi lochami, tutaj 9, tutaj 5, no i pewnie biorąc pod uwagę, że to było jeszcze bez gemów, my tych gemów troszeczkę mamy założonych, kilka nam dropło wczoraj, dokładnie te dwa na HP, no i dzisiaj na siłę, a jeszcze tutaj jeden siłę widzę, 41, no i dwa na siłę 86 i 92, także te gemiki już całkiem niezłe i spory jest przeskok, więc tak jak mówię, ok, poszukamy sobie jakichś itemków, tutaj no wisiorek jest w zasadzie taki sam, o i mamy fajny wisior i mamy fajny pierścionek również, zakładamy sobie te gemiki, mamy jeszcze gem na szczęście, który w sumie mógłbym wrzucić, no ale potrzebuję albo tutaj trinketu jakiegoś, albo oczywiście z dziurą, albo ewentualnie rękawic, bo jeszcze tego nie mam z dziurą, no i to w sumie czy mi się opłaca to szukać, tak szczerze w tym momencie chyba nie, chyba lecimy, no bo ten gemik na właśnie tą no właśnie to szczęście nie da jakoś tam nie wiadomo ile, okej, no i co, lecimy, kamienny olbrzym, no i dokładnie to co mówiłem, padnie bardzo szybko, żywy jak ognie, jest magiem, więc również powinien paść, otóż to, no i dobra, i mamy kolejne dwa lochy pokonane, kamienny olbrzym tutaj, aha, czemu ja, a jest tu żywy jak ognia, wczoraj mi się bardzo dużo lochów pobugowało i to przeważnie magów, dlatego że jak ja widziałem maga tym berserkiem, to od razu nadupcałem enter jak tylko się dało i bardzo często mi po prostu przeskakiwał ten loch i nie zapisywało się, coś tu dla was zapisałem, ale nie wiem, czy będziemy to wszystko oglądać, może ewentualnie z magami zobaczymy, jak tam ich składamy, to jeszcze się okaże i zobaczcie, mamy rękawiczki, ale bardzo słabe, to w sumie sprzedamy, to możemy te sprzedać i lecimy dalej, teraz mamy tego kolegę, no i czy Książę Ciemności również nam padnie, dobrze by było, żeby on padł, to jest zwiadowca, no tam było 16 000 HP, nie wiem, nie wiem, czy wystarczy.
to co mamy obecnie, żeby właśnie udało się go pokonać. Bardzo mało nam do levela brakuje, tak szczerze. No i w zasadzie jakbyśmy na pewno jeszcze te tutaj dwa gemiki osadzili, to pewnie on by padł. Zobaczmy kamiennego trolla, 48 level, czyli no ten kamienny troll w zasadzie powinien jako pierwszy paść, a później ewentualnie Książę Ciemności. Książę ma 50 level, no powinienem to sprawdzić na kalkulatorze, jeżeli by mi zależało i chciałbym wydać jak najmniej grzybków, a jak najlepiej się rozwinąć, to oczywiście bym kalkulatora używał praktycznie co chwilę, no ale w tym momencie, tak jak mówię, tego nie robimy, bo po prostu sobie klikamy. Tylko że tak, no tak jak mówię, ja mam tutaj tego golda trochę, czy jest w ogóle sens? Dobra, padło nam, super, no i mamy prawie 30... level, kolejny jakiś pierścionek, ale niezbyt istotny, no i tu już mamy 56 level, tu mamy 50, dobra, wiecie co, ja to zapiszę, bo to mogła być ciekawa walka z tym kamiennym trolem, może tam jakaś fajna seryjka poszła, no i co, chyba poszukamy, tylko że ja golda nie mam za dużo, jakbym sobie znalazł ewentualnie, w sumie to jeszcze broń jakąś nową, ale tu bronie mi dają na minus, to nie, broni na razie nie, szukamy głównie rękawic, o, na przykład takich, jak najbardziej, no i jeszcze poszukałbym sobie tego trinketu, to już może zamknąłbym ten pierwszy loch, dokładnie na przykład to, to nas bardzo jakoś, wiecie, nie obchodzi tak naprawdę, co my tutaj sobie założymy, grunt, żeby miał dziurę, no i teraz módlmy się o to, żeby jakieś, o, jest już pierwszy gemik fajny, trochę nam gemów na inne niestety statystyki poleciało, co za tym idzie, no troszkę golda zmarnowaliśmy, no ale cóż, takie są niestety początki, bardzo dużo tu widzę, że mam, o, już mamy osiągnięcie od razu jubiler, bardzo dużo mam niestety gemików na siłę, ale chyba to jest ok, nie? To możemy sprzedać, to jedno szczęście sobie zostawimy, ulepszenia nasze, jakie mieliśmy, to 5-7 po wczorajszym dniu. Także nie najgorzej, nie najlepiej. Szóstą salkę rycerską nie robiłem, nawet nie mam koszar w ogóle, zobaczcie. Chyba te koszary dobrze by było zbudować, ale no skoro ja i tak dosłownie za kilka dni tutaj kończę grać, to nawet mi się tego nie chciało robić, no ale dobra, niech będzie, że te koszary sobie zbudujemy. Mamy twierdzę 8, salkę 6, więc generalnie w gildii są z nas zadowoleni, mimo że wygląda to jak wygląda. No i dobra, teraz ten Książę Ciemności, boss pierwszego lochu, moi mili, zobaczmy jak to nam pójdzie. Tak jak mówię, opowiadajcie co u was, czy gracie na tym nowym serwerze, czy nie gracie. Jeżeli nie, to dlaczego? Chętnie sobie poczytam, no bo troszeczkę miałem wyrzuty sumienia po tym wczorajszym odcinku, że tak często reklamowałem i ten swój reflink z opisu, w którego możecie oczywiście kliknąć, nie zapominajcie o tym, i ten swój kod właśnie tutaj promocyjny Neutral52, że później miałem, tak jak mówię, takie wyrzuty sumienia. No fajna, fajna broda nam wyleciała, ale niestety nie jest ona dla nas, dlatego że nie ma dziury, więc się za bardzo nie opłaca. No i dobra, lecimy dalej. Czy tego sukuba bezwstydnego jeszcze jesteśmy w stanie kliknąć? A wiecie co? W sumie to mamy 30 level, to mamy zapisane, to możemy już kolejny kluczyk tutaj sobie zdobyć, więc myślę, że nie ma co się nad tym zastanawiać, tylko po prostu lecimy po kolejny klucz. Tak jak mówię, no najlepiej robić awkę na jak najniższym, w sensie na jak najwyższym levelu, nie? Jak najwięcej tych lochów dopchnąć i potem dopiero zajmować się awką, no bo dzięki temu tego expa dostajemy więcej po prostu z tej awki, więc dlatego ja tutaj chciałem jeszcze te lochy właśnie przepchnąć. No szkoda, że nam tak długo kluczyk nie leci, to jest akurat dość duży minus. Okej, mamy klucz, nie wiem jaki jest w ogóle cel na tym odcinku, nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, co ja tu w ogóle chcę zrobić, no ale póki co klikamy. Dobra, są jakieś buty, bardzo fajne buty, zobaczcie, to sprzedajemy, troszkę golda mamy, więc możemy od razu, o, i od razu jest fajny gemik, czyli taki, który nam był potrzebny. Od razu zaczniemy sobie kopać kolejny, no i lecimy dalej. Co nam tu nietoperz pokaże? Nietoperz nam nic nie pokazał, ale kolejny padł równie szybko, więc okej. No i mamy wisiorek, zobaczcie, znowu fajny wisiorek, no i znowu musimy poszukać jakiegoś gemiku. No tu niestety na zręczność, o ile się nie mylę, tutaj również na zręczność, dokładnie. No zanim gemiki będą nam się zwracać, czyli będą droższe niż koszty wykopania, no to jeszcze troszeczkę musimy poczekać na to. No i okej, rąbnięty rabuś również padnie, zobaczcie, 33 level od 35, w zasadzie to już od 32, ale 35 level również jest spoko levelem, żeby sobie poszukać potęg XXL, dlatego że one już będą w miarę nam tutaj dropić, dlatego że, tak jak mówię, dropią chyba od 32, jeżeli dobrze pamiętam, no ale szansa jest na nie tak mizerna, że po prostu szkoda grzybów na rolowanie tego gabinetu, bo bardzo, bardzo ciężko, żeby one się pojawiły, więc ja zawsze na 35 sobie szukam, bo wtedy ta szansa już jest taka w miarę, no ale niestety tutaj parszywy drań nie chce nam paść, co nas troszeczkę boli, nie ukrywam.
dlatego że często zostaje mu tu, no tak jak widzicie, 24 miliony HP, 34, coś tu w ogóle laguje trochę ta gra, o dobra, patrz, super, coś tu w ogóle laguje ta gra, nie mam pojęcia dlaczego, parszywy drań, okej, tu mamy teraz posępnego wilpka, no i mamy tego sukuba bezwstydnego, czy ten sukub nam padnie, dobrze by było, no pierwsza próba fajna, teraz raczej ciężko, to jest zwiadowca, więc, a w ogóle poczekajcie, ten wilk to jest kto, to nie jest czasem mag, nie, to też jest zwiadowca, okej, no to niestety, to lecimy sobie do tego sukuba, jego musimy teraz pokonać, no i czy się uda, na pewno prawie wbiłby nam ten 35 level, więc później byśmy dobili ewentualnie awką, poszukali potek XXL nowych itemków i znowu gemików, no i coś tam znowu w tych lochach byśmy pocisnęli, no ale tak jak mówię, jeszcze do tego nam tutaj no troszeczkę brakuje, no w zasadzie tego sukuba dobrze było pocisnąć i nie chciałbym samą awką dobijać tego 35 levela, bo dużo bym zmarnował, no i dobra, udało się, zobaczcie, siedzi, tak to mniej więcej wygląda właśnie jeżeli chodzi o nowe serwery i o grzybiarzy, no tak oni ten level wbijają, czyli teraz tak, dobijamy sobie 35 level po prostu awką, jakoś tu dużo nie zużyjemy, więc okej, powiedzmy, że jest git, no i dobra, i teraz sobie szukamy oprócz tego że itemków, to jeszcze dobrze by było poszukać, tak jak mówię, tych potek i XXL, to jest tak naprawdę dla nas najważniejsze w tym momencie, no jeżeli nam się trafi jakiś fajny item, to również go kupimy, tu zobaczcie na przykład wytrzymałość 50 na plus, a 42 tylko siły, w sumie to nie wiem czy jest sens to wymieniać, bo jeszcze musimy gemu poszukać, ale dobra, na razie niech będzie, mamy potkę XXL, ale jest ona niestety na szczęście, więc nas bardzo nie interesuje, nieśmiertelek nie kupujemy, bo mamy na 12 dni, a nawet nie będę przecież tutaj tyle grał, więc to sobie na razie olejemy, no i szukamy dalej, co tu jeszcze ciekawego, wisiorek chyba zostawię, bo on jest epicki, tak samo jak te buty, na razie to niech będzie, może nam tam z lochów coś ciekawego wyleci, o, no i zobaczcie, teraz jeszcze lepszy niestety, znowu potka XXL, ale nie dla nas, jeszcze lepszy pierścionek, no ale trudno, szukamy dalej, czyli wisiorek nas nie interesuje, więc jeszcze ewentualnie ten trinkecik w międzyczasie dobrze by było znaleźć. Tutaj mała potka, no to też nas bardzo nie interesuje. Te wisiorki olewamy, zręczność szczęście wytrzymałość, ale zobaczcie, minus 8, no to niestety nie, tu mamy zręczność inteligencję, o i mamy potkę, super, niektórzy widziałem, że potkę XXL dostali z pierwszego okienka, czyli wczoraj, więc kto trafił taki kalendarz, no to miał szczęście, dlatego że przeważnie właśnie w tych kalendarzach w tym pierwszym dniu jest potka XXL, także niektórzy już wczoraj na pierwszym dosłownie levelu mogli sobie założyć tą poteczkę, kto tam gra jakimś berserkiem, no to na pewno albo wojownikiem, no albo generalnie klasą na siłę, no to w ogóle totalny sztos dla niego. Dobra, no szukamy jeszcze na HP. Trochę mam wrażenie, że w ogóle mam katar, nie wiem czemu, ale wróciłem, mówię, niedawno do domu, no i tak troszkę na szybko nagrywam, także od razu mówię sorry za to. No i troszeczkę to jest monotonne, nie oszukujmy się, szukanie tej potki, no ja bym najlepiej tam troszkę przyspieszył, ale no mówię, tego trinketu jeszcze było dobrze znaleźć, tu jakiś słabiutki, tu mamy znowu na inteligencję, no jeszcze tego HP nam nieszczęsnego brakuje. Siła, wytrzymałość, łącznie nam to daje 56, więc w sumie spoko, dobra, no i okej, teraz możemy przyspieszyć i mamy na HP, super, czyli tak, jeszcze by było dobrze broń jakąś znaleźć nową, plus 12 już jak widzicie, więc no już powoli zaczynają te bronie dawać jakieś spoko, no tu niestety bez dziury, więc nas bardzo to nie interesuje, lecimy dalej, szukamy, tu mamy coś z dziurą, no ale plus 2 i nie jest za dobra, tutaj plus 2, tutaj plus 8, no ale na inteligencję plus 8 znowu, no w sumie te bronie trzeba by znaleźć jakąś fajną, no tu widzicie plus 12, jeszcze one wcale tak dużo nie dają, ale mimo wszystko to wystarczy, żeby ewentualnie wydaje mi się jeszcze jakiś loszek zrobić, w sumie to ja bym mógł przy okazji też szukać innych rzeczy, tak szczerze. Tutaj tylko 46 to się nie opłaca. No ale szukamy dalej, okej, poczekajcie, tu w ogóle mam strasznie słabą platę, to sobie ją wymienimy, paseczek na razie nie, to nie, no dużo bardzo ominąłem rzeczy, a mogłem to od razu też szukać, ile mam golda, no golda jeszcze trochę mam, więc ewentualnie sobie pokopiemy, tu możemy wymienić, bo daje nam na plus, buciki nas bardzo nie interesują, czyli jeszcze broń i ewentualnie klata, przepraszam, nie klata, tylko hełmik, bo no i rękawice chyba jeszcze, no rękawice nie są takie złe, ale jakby się coś trafiło, to również je możemy wymienić. Okej, plus 2, rozrzut w sumie słaby, plus 7, no nie, chyba nie chcemy czegoś takiego. Kurde, no mało nam daje ta broń, tak szczerze. Nie wiem, czy w ogóle jest sens ją wymieniać w tym momencie. Tak mi się wydaje. No dużo tych leveli wbiliśmy, a i tak ta broń nie daje jakoś nie wiadomo ile. Dobra, więc tak, no szukamy sobie teraz tych gemów, to na razie się może wstrzymam. Mamy coś na HP, więc niech będzie.
to nas jakoś bardzo nie interesuje. Mamy teraz siłkę, mamy szczęście, no to słabiutko, no i mamy znowu niestety szczęście. Ok, czyli siłkę możemy wrzucić, na razie wypełnimy te puste miejsca, czyli jeszcze dwa gemiki by nam się przydały jakieś, tylko że właśnie jeżeli nie będziemy mieli tutaj golda, no to pojawi się problemik, ale dobra, na razie jest, jeszcze mamy na 4 gemy, no i mamy na siłę, super. I ok, dobrze by było niektóre gemy wymienić, bo niektóre mamy stare, czyli na przykład w broni i w sumie tylko w broni, bo widzę, że resztę wymieniłem. No to nie, to może na razie nie, jak już tą broń zmienimy, to dopiero wtedy. Ok, czyli teraz lecimy chyba do tego, do Ruin Gnark, no i zobaczmy, jak to będzie wyglądało z tym posępnym wilkiem. Troszeczkę się wzmocniliśmy, potki nowe, wszystko nowe, więc zobaczmy, jak faktycznie z nim będzie nam tu szło. Podstawy mamy bardzo słabe, bardzo słabe, mało golda zarobiliśmy, no ale to nic, to akurat trudno, zdarza się. Worek bardzo fajny na 3 statystyki, no ale sprzedać go w sumie może. Możemy, ale na razie się wstrzymam, na razie nam golda nie brakuje. Jak nam będzie brakowało, to wtedy ewentualnie. No i okej, okay, no teraz jeszcze jakby tego rozbójnika pokonać, to pewnie kolejny level by wleciał. Ewentualnie wtedy dopiero tą broń wymienić, bo no wtedy już faktycznie powinny mi te bronie dawać fajne statystyki. Kurde, no zaraz będzie 10 leveli, to jest naprawdę sporo. Mimo że jesteśmy wojownikiem, więc te bronie nie dają aż tyle jak na przykład tam powiedzmy magowi, że kilka leveli od razu 30 średnich do przodu, albo tam więcej, no ale mimo wszystko jesteśmy tym wojownikiem, wbiliśmy 10 leveli, więc no dobrze było już broń jakąś nową, ciekawą znaleźć. Zobaczmy, czy tego rozbójnika jesteśmy w stanie kliknąć. Wydaje mi się, że tak, no tylko tutaj musimy się rozpędzić. On ma 64 level, to jest w sumie wojownik. Nie wiem, czy prościej by nie było zwiadowcy, ale okej, na razie na niego tutaj tych grzybów trochę wydamy, zobaczymy, jak to pójdzie. Jeżeli się nie uda, to tak jak mówię, może przejdziemy do zwiadowcy, spróbuję, chociaż zwiadowca ma niższy level, kurczę, to ja powiem wam, że nie wiem, nie jestem przekonany, czy to jest aby dobra decyzja, no ale powinien tu paść szybciej, nie pada, więc lecimy teraz do tego odrażającego demona, no i spróbujemy jego. Jeżeli by nie zrobił jakichś uników wielu, jeżeli by siadła jakaś seria, to może by było nawet prościej, aniżeli tamtego, mimo że on ma wyższy level w teorii, no ale jest tak jak mówię zwiadowcą, no ale dobra, no troszkę go tu poklikamy, jak nie, no to chyba nie ma wyjścia i trzeba tą nową broń niestety znaleźć. Bardzo dużo mam siły, a bardzo mało HP, też to zauważam, tu jakby możecie, mogliście mi to ktoś z was napisać, zanim w ogóle do tego sam doszedłem, no ale w sumie gaming na HP nowy w broni by oddał, tak mi się wydaje. Dobra, no to szukamy tej broni, trudno, tu mamy na szczęście plus 16, no to już jest w miarę git. Tu mamy plus 10 na inteligencję, zręczność, no nie, no to nam za bardzo nie oddaje. Siła, szczęście, w sumie tracimy tylko 8 siły, ale rozrzut jest bardzo fajny i plus 12, dobra, bierzemy ją i tak zaraz zmienimy. No i teraz dobrze by było dostać gemik na HP, tylko właśnie czy to będzie takie proste, bo mamy bardzo mało golda, no jeszcze dwa gemiki, no mamy na siłę, no i co, ta siła odda, myślicie? W sumie to mamy dwa nawet gemy na HP, a zawsze się mówi, że na tym berserku powinniśmy głównie lecieć w siłę, bo on się ma rozpędzić i rozwalić loch, więc dobra, więc na razie niech będzie tak jak jest, od razu zaczniemy sobie tutaj szukać kolejnego klejnotu, no i lecimy dalej. Najpierw zaczynamy od tego rozbójnika, no i zobaczmy, rozrzut lepszy, więc w teorii kryty powinny siadać mocniejsze, co za tym idzie, no powinien paść, nie? Powinien paść, dobrze, żebyśmy się zbliżyli do... O, i padł, dobra, super. Mamy 37 level, więc tu jestem jak najbardziej zadowolony. No i lecimy dalej. Mamy poczwarę 76 i mamy odrażającego demona 66. Tak jak mówię, no... Dążymy teraz oczywiście do 40 levela, więc musimy jak najwięcej lochów zrobić, zanim dobijemy ten 40 level awkom. No i później mamy kolejny kluczyk, czyli no wiadomo, po raz kolejny tutaj kolejne lochy padną pewnie za darmo, kilka leveli wbijemy, znowu myślę, że jakieś przebieranie by się przydało, no i dalej te lochy będą tutaj lecieć. Jaki jest cel na ten odcinek? W sumie to nie wiem, ten 40 level może dobijemy, myślę, że się uda, przynajmniej mam taką nadzieję, dobić ten 40 level, ewentualnie ten loch czwarty ruszyć, no i tyle. Ja tutaj jeszcze może samemu coś poklikam już przed samą 24, dlatego że mam jeszcze dzisiaj inne postacie do ogarnięcia, nic w ogóle nie robiłem na innych postaciach, muszę to nadrobić, powiedzmy. No a jak sami widzicie, tak jak mówię, no nie miałem za dużo czasu, więc tak to wygląda. Dobra, mamy jakieś lochy, to wam pozapisuję, chociaż nie wiem, czy jest sens. Teraz mamy piekielną bestię level 70 i tu 76. Piekielna bestia to jest wojownik, no jak jego pokonamy, a liczę, że to zrobimy, bo mamy naprawdę dużo siły, tylko musimy się tu potężnie w niego wbić, potężnie rozpędzić. W sumie to mam sporo golda,
a tego Golda dobrze by było troszeczkę w statystyki tutaj wrzucić mimo wszystko, no bo jak sami widzicie, nie kosztuje nas jeszcze to jakoś bardzo dużo. Chociaż no nie, trochę tego Golda mimo wszystko idzie, dobra, to niech będzie po 150, boków na razie nie dajemy, bo i tak walczymy z wojownikiem, więc te boki nam za dużo nie zrobią, no i tutaj szczęście gdzieś do 15% podbijemy, nie możemy szaleć z tym Goldem, bo jeszcze by wypadało ulepszenia w gildii zrobić, żeby na nas nie byli źli, dzisiaj chyba, dobra, to powiedzmy do 150 też dolecimy, niech będzie, dzisiaj chyba musimy zrobić 8-8, chyba na luzie to zrobimy, jeżeli kółko nam oczywiście odda, no ale dobra, to nieistotne, lecimy, klikamy. Klikamy tą piekielną bestię, dociskamy ją, aż nam nie da tego prawie 40 levela. Często jest, zostaje mało HP, więc myślę, że to jest faktycznie do zrobienia, że jakąś tą piekielną bestię sobie klikniemy, no ale to wszystko w swoim czasie. Zobaczmy, jak w ogóle jeszcze na tle gildii wyglądamy. Ło, nawet nie jesteśmy w pierwszej połowie, no tutaj zdecydowanie dużo osób widzę, że na tym 38-39 stoi, no ale nie, no to dla nas nie będzie jakiś większy problem. Tu sobie ciśniemy, no tak jak mówię, no ja od wczoraj totalnie nic na tym berserku nie robiłem, skończyłem z tym 27 levelem, skończyłem z tym 40% miałem, 41 chyba na początku, więc tyle wczoraj, dzisiaj w ogóle tego klasera nie robiłem, powinienem w ogóle dzisiaj zacząć od klasera, zanim zacząłem tą mawkę coś tam zbijać i tutaj się bawić w tych lochach, no ale tak jak mówię, to nie jest nasza postać na długo, to nie jest nasz jeden z mainów ani nic, więc starań tutaj jakiś ogromny zdecydowanie nie wymagajcie ode mnie, ani ja nie wymagam też od siebie, bo mija się to z celem, żeby robić klaser, tylko po to, jak i tak za kilka dni dosłownie uda nam się, w sensie uda nam się, zakończymy grę tutaj po prostu, nic nam się nie uda. Udało nam się za to zrobić loch, mamy to, mamy tą piekielną bestię, to sobie może później obejrzymy, mamy też trochę epików, w których trzymamy troszkę golda, no i dobra, i lecimy teraz po level 40 i po kolejny kluczyk. Trochę mnie tu katar kurde bierze i to mnie denerwuje. Dobra, mamy 40 level, od razu robiliśmy misję dnia, no i od razu mamy kluczyk, super. No i zobaczmy, jak z tym kluczem nam tu pójdzie. Okej, pierwszy pokonany bez większych problemów, drugi również, no i już nie mamy miejsca w ekwipunku, sprzedajemy to. Bardzo dużo golda nam sypało się, więc powiedzmy, że zrobimy trenera na 8, od razu nam skoczył wielki darczyńca i możemy skarbiec zrobić na 6. Tak jak mówię, no z goldem raczej problemów dużych być nie powinno. Okej, kolejny nam padł, aligator chyba też nam padnie, tak mi się wydaje. Aligator ma w ogóle mniejszy level od tego drugiego lochu, bossa w drugim lochu, więc to też raczej nie powinno być ogromnym problemem. No i co? I ten aligator nam da 40, może trzeci level, może coś takiego, zobaczymy. No ale myślę, że odcinek spoko, nie? Pokazałem wam mniej więcej, jak to wszystko idzie, jak my tutaj sobie progresujemy powolutku. Tak to mniej więcej wygląda. Zobaczcie, że mamy już prawie 43 level. Znowu buciki niestety bez dziury. Ogrom epików nam leci bez dziury. To jest bardzo duży minus. A zużyliśmy nawet jeszcze nie cały pasek, więc tak po prostu grzybiarze wbijam levele. No tutaj nie ma co wam tłumaczyć, bo tak to wygląda. Teraz mamy jakiegoś pirata. To jest w ogóle znowu wojownik 74 poziom. No ale dobra, to chyba... nie ma już co klikać, nie będę tu sztucznie przedłużał, tak jak mówię, troszeczkę na szybko dzisiaj odcinek nagrywany, bo nie ukrywam, że mi się śpieszy, no i co, i chyba... będziemy się zwijać. Pokażę wam jeszcze, jak w ogóle serwer tutaj wygląda, dlatego że, no jak widzicie, w tym momencie tak, jedna gildia, totalna dominacja w tym momencie, Northern Lights, no jak widzicie ogrom ludzi od nich, tu jakiś Primae, Druid, Why So Serious, mamy gildyjkę, mamy też kilka osób od nas, jak widzicie, co prawda tylko dwie w sumie, no to nie tak dużo, no ale troszkę ich tutaj mimo wszystko jest. Generalnie jak widzicie w tym top 50 nawet, no ale tak jak mówię, jedna gildia, totalna dominacja, no i tu jakiś zabójca, który wbił nawet wyższy level od berserka, pewnie to się jeszcze zmieni, jeszcze mamy prawie 4 godziny do północy, więc jeszcze tutaj na pewno się coś zadzieje u innych kolegów, no ale jak widzicie w tym momencie ten zabójca tutaj naprawdę potężnie ciśnie i w ogóle drugi to też jest zabójca, 82 level Teas, nie wiem czemu, ostatnio taka jakaś moda na zabójców, no ale mimo wszystko ładnie tutaj sobie chłopaki cisną. Mamy Dawalona paladynem, no to też wiadomo, że ciężko idzie na początku w tych lochach. Mamy druida, berserki, kolejny zabójca, tu jakiś wojownik w ogóle.
Tu kolejny wojownik, jacyś magowie. Zobaczmy w ogóle jak tam demonko. Demonko 45 level, to myślę, że na luzie byśmy go przegonili. No ale nie ma co się dziwić, on jest magiem, a my jesteśmy berserkiem. Więc no tutaj zdecydowana nasza przewaga po stronie lochów, więc też levela. No ale dobra, lecimy. Może coś obejrzymy jeszcze na koniec, tylko takie ciekawsze. Zobaczmy z tą piekielną bestią jak to w ogóle wyglądało. No to jest wojownik, bardzo, bardzo twardy. Więc mimo wszystko... No, myślę, że jakaś seryjka tutaj będzie, bo zobaczcie jak on na sklepie tu jeszcze zablokował. 3, 4, 5, ok, tu jeszcze nic, raz, dwa, 3, 4, 5, 6, ok, 6 osób z rzędu, z tego 2 mocne kryty. No jak widzicie, my już byliśmy na hita, więc jakoś to wyglądało. Co tu jeszcze mamy ciekawego? Może jakiś, o, żywiołak ognia na przykład, zobaczmy go sobie, jak to poszło, tu na tym 27 levelu. No właśnie, no tutaj akurat z magami to nie ma totalnie żadnego podjazdu nie mają. Co my tu jeszcze mamy ciekawego? Zobaczcie, że gdzieś mało jest, wydaje mi się, tych magów w tych lochach w tym momencie. No ale tak jak mówię, no wczoraj chyba 2 albo 3 magów nie udało mi się zapisać, bo po prostu mi się zniknęli my. Tago niestety się nie zapisali. No tutaj tak samo, to co mówiłem, nie udawało mu się robić uników seria z naszej strony. No i wyglądało jakbyśmy byli dosłownie dziecko, jeżeli chodzi o tego demona, no bo tak szybko nam padł. Co tu jeszcze mogę wam ciekawego pokazać? Chyba w tym momencie no to już nic. Tak patrzę, poczekajcie, tu jeszcze mamy tego żywiołaka, widzieliście, mięsny, o ten, a Książę Ciemności, to w sumie jest boss pierwszego lochu, jego jeszcze możemy obejrzeć. Może ja zostawię te lochy, jeszcze zrobimy jakieś podsumowanie na tygodniu tej postaci, już taki ostatni odcinek, który tak jakby będzie takim zwieńczeniem. Ja tu jeszcze dzisiaj coś poklikam, jeszcze pewnie jutro może coś poklikam, zobaczymy, tylko jutro już raczej bez odcinka, no i może jakoś na tygodniu takie zwieńczenie tej postaci i po prostu zakończenie. Tyle, i też wtedy wam pokażę te lochy, nie, bo tak jak mówię, no teraz to dosyć na szybko wszystko idzie. Tyle, ja wam pięknie dziękuję za uwagę, za oglądanie. Nie chcę, żeby znowu wyszło bardzo długo. Mimo, że jeszcze tu na pewno teraz byśmy się troszkę poprzebierali i dalej by te lochy poszły, ale tak jak mówię, to już może zrobię sam później. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie. Pamiętajcie o zostawieniu tego kciuka w górę, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Subika z dzwoneczkiem, przebiliśmy w ogóle ostatnio 14 tysięcy. Za co, no bardzo wam oczywiście dziękuję, bo to jest wasza zasługa, także dzięki piękne, także kto jeszcze nie ma tego suba, albo ma suba, a nie ma dzwona, to możecie wbijać te subiki, te dzwonki, te łapki w górę, wpiszcie w komentarzach, czy gracie na tym serwerze, czy na poważnie, czy jakim klasą, jakie macie plany i tak dalej. No i co, możecie oczywiście wbijać na Discorda dla widzów, na Twitcha, możecie używać mojego kodu Neutral52 z tego serwera, nawet jeżeli nie planujecie tu grać, to założyć konto i użyć, będzie mi również miło. I jeszcze możecie klikać, pierwszy link w opisie prowadzi was do Shakesa, jest to mój reflink, żeby pokazać, że jesteście ode mnie. Tyle, dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!